Przedstawiciele wrocławskich uczelni wraz z władzami miasta i studentami uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki w Oratorium Marianum. Potem w asyście orkiestry wszyscy przenieśli się na wrocławski rynek, gdzie oficjalnie przywitano studentów rozpoczynających naukę w stolicy Dolnego Śląska. 1/5 Wrocławia zaczyna dzisiaj swoje życie. 1/5, bo tyle stanowi brać akademicka. Dzisiaj radujmy się, otwieramy nowy rok akademicki 2017-2018. Po oficjalnym rozpoczęciu roku akademickiego na wrocławskim rynku, jak co roku, odśpiewano Gaudeamus Igitur. Wrocławscy studenci rozwijający swoje talenty muzyczne w akademickich chórach przyznają, że odśpiewanie pieśni Gaudeamus to dla nich bardzo przyjemny moment. Dodają też, że te melodie kojarzy każdy student. To jest bardzo przyjemny moment. Gaudeamus jest takim utworem, który każdy chór ma w swoim repertuarze. Zawsze śpiewa go na początku roku. Właściwie każdy student go zna, nawet który nie śpiewa w chórze. Jest to po prostu utwór śpiewany zawsze i wszędzie właściwie, na najważniejszych wydarzeniach w całej Polsce i też za granicą. Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia, podczas uroczystości podkreślał, że stolica Dolnego Śląska to bardzo dobre miejsce do kształcenia się. Pamiętajmy też o tym, że w opublikowanych dzisiaj badaniach odsetek studentów, którzy są zadowoleni z tego, że studiują we Wrocławiu, jest najwyższy w całej Polsce. We Wrocławiu studiuje ponad 100 tysięcy osób. Władze akademickie podzieliły się z nami swoimi radami, które dedykują szczególnie studentom pierwszorocznym. Chodzić na wykłady ponadto. Wykłady są czasami nudne, bardzo. Ja wiem o tym, ale można i przysnąć na wykładzie. Nauka przez sen też jest możliwa. Oczywiście, bardzo dobra nawet. A jak ktoś stwierdzi, że ten wykład jest dobry, a ten jest niedobry, to jak sam kiedyś będzie prowadził, to już będzie wiedział jak. Przed studentami 9 miesięcy nauki. W imieniu całej redakcji życzymy im samych piątek podczas egzaminów. Piotr Błachut, Echo 24.